Nad tą sprawą policjanci z Leszna pracowali od dłuższego czasu. Dokładnie przygotowywali moment zatrzymania. Nam udało się zarejestrować wtorkową akcję przeszukania samochodu jednego z podejrzanych. Znaleziono w nim m.in. haszysz, marihuanę i tzw. shiszę, służącą do opalenia, być może narkotyków. W akcji, która miała miejsce na leszczyńskim zatorzu, wykorzystano m.in. psa, wykrywającego obecność narkotyków. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu godzin w ramach tej akcji zatrzymane zostały 4 osoby. Wszyscy to mieszkańcy Leszna i okolic. Stoją pod zarzutami wprowadzania do obrotu, posiadania środków odurzających w postaci marihuany, w postaci amfetaminy i w postaci haszyszu. Materiały zostały już wcześniej zbierane i policja poprzez swoje działania doszła do tych osób. Byli niektórzy z nich dealerami narkotykowymi. Czy wiadomo, jaki rynek ich zaopatrywał, a jaki oni? Tak, wiadomo, ale nie będę w tej chwili na ten temat się wypowiadał. Narkotyki znaleziono w mieszkaniach, przy nich, w rzeczach osobistych? Narkotyki między innymi podczas zatrzymania i przeszukania pomieszczeń mieszkalnych również znaleziono, jak również ustalono szereg osób, które kupowały od tych dostawców narkotyki. Wiadomo, że ilości narkotyków znalezione przy czwórce podejrzanych wykluczają tak zwany użytek własny. Było to kilkadziesiąt gramów narkotyków u każdej z zatrzymanych osób. Dziś przed południem cała czwórka podejrzanych została dowieziona do leszczyńskiego sądu. Mateuszowi G., Kacprowi D., Marcinowi R. i Adrianowi G. grozić może teraz nawet do 10 lat więzienia. Policja przyznaje, że sprawa ma charakter rozwojowy i niewykluczone są kolejne zatrzymania. Michał Wiśniewski, Panorama Media.pl.